Witamy się w kolejny vlogmasowy dzień. Za bardzo nie mogę nic pokazać, bo są u nas moi rodzice, którzy nie chcą... Są osobami publicznymi, nie wolno ich wizerunku udostępniać. Nie chcą być tacy sławni, a ta sława po właśnie takim vlogu mogłaby ich przygnieść. No, w każdym razie przyjechali do nas i mój tato naprawia nam wszystkie usterki z całego mieszkania, jakie mamy. Czekamy na... Tak. Czekamy na Anię, Kacpra i Krokieta i będziemy iść razem na obiad. Także taki jest plan. O! I taki jest plan, żeby miziać pieska, bo oczywiście nie można przestać. Tak. Lilka, chodź za stół! Cześć za stół! Krokiet! Krokiet, cześć! A, już. Aha, już. Wariacja. Nie, Krokiet się przywitał tylko z Lilką. Szaleństwo. Ania mi przywiozła Blue Tag. To jest taka ala plastelina i ja do tego przyczepiam próbki zapachowe do noseworku i będziemy sobie w domu mogły tutaj ćwiczyć, bo mi się skończyły i musiałam kombinować. A tak będziemy miały sobie do treningów. O, Krokiet się wkurzył na Lilkę, że powąchała jego drewienko. Krokiet, trochę się wylewasz z tego legowiska. I trochę masz krótkie łapki. Ale słodziaczki sobie leżą. Idziemy na obiad. Lilka się posili już wcześniej, bo na śniegu żre tyle, że to będzie cały posiłek. O, psiczka. Masz. Co ty znalazłeś? Ania, patrz co Krokiet sobie lizał. Kawałek miski. A, miskę znalazłeś. Co ty tak patrzysz? Te pieski coś ode mnie chcą? Siedzą tylko przy mnie i się na mnie patrzą i ja nie wiem o co im chodzi. Nie sądzę. Gotowane i później w zalewie się jeszcze. Smak. Taki. Przejdziemy teraz z pieskami, żeby się trochę pobiegały w śniegu. Przed chwilą była zabawa, jak zaczęłam nagrywać, to dawaj, oczywiście biegaj, już jest spokój. Biegajcie, pieski! Właśnie Lilka, właśnie Lilka! Uwaga! 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 Jak trzymają stół wszyscy. Cała ekipa już pojechała. My w sumie oboje siedliśmy do montowania. Ja zmontowałam vlogmas na dzisiaj. A Patryk zmontował taki filmik, który pójdzie pewnego dnia, kiedy nie wyrobimy się chyba z vlogmasem. Albo jako taki trochę coś innego. Dziękuję. Może od początku? Nie musiało być mi widać od początku. No i przerwałeś mnie i nie wiem co. Nagrałem filmik, zmontowałem film, który by poszedł,
gdyby nie fakt, że Ola teraz robi vlogmasy i we vlogmasach to już musi być grudzień i to co się dzieje codziennie. Tak, dobrze, pójdzie ten, co przygotowałeś. Tylko nie zasługuje na nazwę vlogmas, tak? Czy to... No nie wiem, no nie pasuje mi to jako vlog. No bo to nie jest nawet vlog, to jest filmik z 15 minut naszego życia. To nie jest vlog, mi się kojarzy, to musi być jakiś taki, no coś, no chociaż z dnia. Dobra, nazwę jeszcze wybierzemy. W każdym razie pomontowaliśmy. I jedziemy teraz do znajomych, tak o sobie posiedzieć, pogadać jeszcze. Nie planujemy jakiegoś większego. Ja w ogóle zdecydowałam się przywdziać. Tak się mówi? Albo przyodziać. Które? Chyba oba. No to właśnie na to się zdecydowałam, dresem. Bo pomyślałam, że niech to będzie taki przyjemny, komfi wieczór. Myślałem, że tak nie wolno. A w ogóle w lewo tu skręca? To źle pojechałeś, gościu. No, ogólnie zima zaskoczyła kierowców. Mieliśmy dwie śmieszne sytuacje, a jedziemy dopiero, nie wiem, 5 minut. Pierwsza to jak tylko nawet nie wyjechaliśmy za szlaban u nas i się nie dało przejechać, bo auto stało na środku. No i mówię, co on taki niedomyślny, w sensie jak się zatrzymujesz, to się zatrzymaj z boku. No i trąbnąłem mu. I wtedy się okazało, że on chce jechać, tylko chyba ma letnie. Kółko się kręci w miejscu. No, kółko się kręciło, ale auto nie jechało. Więc wycofaliśmy, mówię, dobra, może wyjedzie, może nie wyjedzie, jest obok szlaban drugi. No i pojechaliśmy ten drugi szlaban, naciskam, żeby się otworzył, a on się tak trochę otwiera i spada. I tak się chwiał dziwnie i okazało się, że to dlatego, że jest cały pokryty śniegiem i po prostu nie jest w stanie się podnieść, więc Patryk wybiegł z tego samochodu i zaczął go tam przecierać, no i wtedy się podniósł, ale faktycznie no widać tak, że miasto jest takie spowolnione przez ten śnieg, zresztą tak naprawdę droga jest cała biała, że nie widać, który pas jest który. Właściwie jak teraz o tym myślę, to mieliśmy trzy sytuacje, tylko ta trzecia w ogóle nie była śmieszna, bo minęliśmy też, że się trzy auta zatrzymały i widać, ja myślałem, że jakaś stłuczka, ale to wygląda na to, że oni się zatrzymali, żeby pomóc jakiejś kobiecie, bo leżała przykryta takim, jak to się mówi, jakiś koc termiczny? Coś takiego. Mam nadzieję, że tam wszystko dobrze się skończy, ale trzeba uważać. Jedźcie ostrożnie. Tak. Krokiet to jest ten prawdziwy korek. Tak kończą ludzie, którzy nie ogarniają, że jest zima i może wypadałoby jakąś skrobaczkę mieć ze sobą. Ciekawe, co ma w ogóle w tych rękach? Czego użyłeś? Miałem w kurtce woreczki na kupę psią i po prostu rozwinąłem je do końca i z tego plastiku, co się te worki na kupę owija, tym to odkrętem. Jak to się mówi? Skrobę. Świetny pomysł. Oprócz odśnieżania szyby, odśnieżałem jeszcze światła z przodu, bo pierwsze moje zatrzymanie przez policję, interwencja, to właśnie zatrzymali mnie za to, że miałem auto ośnieżone. Zatrzymujemy, policjant podchodzi do mnie i pierwsze co mówi: co pan, jak w czołgu jedzie? I chodziło mu o to, że taki cały zaśnieżone jest auto, że nic nie widać. Jesteśmy już w domu, byliśmy z Lilką na dworze. W ogóle ciekawa jestem, gadaliśmy o tym, czy teraz we wszystkich domach są takie rozmowy w stylu: ale dużo tego śniegu, ale dawno nie było tyle śniegu. I u nas takie rozmowy są kilkanaście razy dziennie. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że graliśmy u znajomych w grę o nazwie Logo. I to jest bardzo fajna planszówka. Prawie wygrałam, pewnie dlatego mi się tak podoba. Ale nie, generalnie bardzo się przy niej śmialiśmy i taka... Fajna, nie Patryk? Bardzo.
Tak aż pomyślałam sobie, moglibyśmy taką mieć. No tylko, że przy takich grach, gdzie są karty z jakimiś pytaniami, to jakby wiadomo, że ta gra nam się kiedyś jakby skończy. Że po prostu będziemy znali już wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi i już nie będzie z tego fanu. No, ale może nie ma co aż tak wychodzić w przyszłość. Teraz się bawiliśmy świetnie i mam nadzieję, że jeszcze sobie kiedyś to pogramy. Idziemy już spać, bo jutro rano znowu pobudka. Ty masz na budzik na... 9. Jak Patryk ma na 9, to znaczy, że ja muszę być na 7.30. A już jest późno. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu w Vlogmasie. Pa, pa! Pa, pa! Midziam.